Cześć. Ostatnio po wnikliwej analizie waszych komentarzy jeden utkwił mi w pamięci i stwierdziłam, że się z tym rozprawię. Mama powiedziała, że jem za dużo chemii. Zróbcie domowe iced tea. Mówisz i masz? Iced tea z nektaryn, ale to mogą być brzoskwinie, cytryny, maliny lub dowolne inne owoce. Bazą tego przepisu jest syrop, który teraz przygotuję. Oczywiście całą dokładną listę składników znajdziecie w opisie filmu poniżej. Moje owoce kroję drobniej i wrzucam do garnka. Zaraz zaleję je wodą i dodam cukier trzcinowy. Z powodzeniem można użyć tutaj ksylitolu. Do owoców doleję wodę i cukier. Teraz czekam, aż całość się zagotuje, następnie zmniejszę ogień i będę tak długo gotować, aż cukier całkowicie się rozpuści. A wcześniej przygotowałam herbatę. Moja herbata to herbata Earl Grey, ona jest bardzo aromatyczna, ale z powodzeniem możecie użyć dowolnej innej herbaty, na przykład zielonej czy owocowej. Ważne jest, aby była bardzo esencjonalna i wystudzona. W tym momencie przypominam wam przepis Darii na lemoniadę z wodą kokosową. Eureka, jest pyszna. Mam do was pytanie. Jakie inne przepisy na gorące lato chcielibyście zobaczyć na naszym kanale? Napiszcie w komentarzu. A oczywiście skorzystam z okazji. Jeżeli wypróbujecie ten przepis, oznaczcie nas na Instagramie. Kiedy cukier się rozpuści, mój syrop odcedzam na sicie. Uwaga, nie wyrzucajcie tych owoców. Zostawcie je na przykład do koktajlu czy do owsianki. Teraz bardzo ważna rzecz. Taki syrop należy mocno schłodzić. Ja mam już tutaj wersję gotową. Teraz połączę elementy tej układanki. Kostki lodu. To gorące, upalne lato. Herbata. I mój schłodzony syrop z nektarynek. Teraz uwaga. Dodaję go stopniowo i cały czas kosztuję. Chcę uzyskać pożądaną przeze mnie słodycz. Jeżeli lubicie herbaty słodkie, dodajcie go sporo. Jeżeli mniej, możecie zakwasić odrobiną soku z cytryny. I jeszcze trochę. Dodam jeszcze świeże owoce i miętę. No to co? No to wasze zdrowie. Jestem pewna, że skusicie się na naszą wersję. Jest znacznie lepsza. Najlepsza. Idealna.